wątpliwości nie będzie wetował. Tak mogę powiedzieć w tej chwili w zapowiedziach. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin przekonywał, że obniżenie wynagrodzeń polityków popierają Polacy. Zapowiedział też, że właściwe projekty trafią do Sejmu jak najszybciej. Jak tylko będzie gotowy, pan prezes Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, cały proces legislacyjny, łącznie z etapem, który należy już do pana prezydenta, chcielibyśmy zamknąć w przeciągu 2 miesięcy, więc jeśli ten projekt nawet nie będzie gotowy na najbliższe posiedzenie Sejmu, no bo to jest już w przyszłym tygodniu, to jak tylko będzie gotowy, to jesteśmy gotowi nawet, o tym również pan prezes Kaczyński mówił, zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski z PSL mówił, że jego ugrupowanie popiera obniżenie wynagrodzeń parlamentarzystów, ale sprzeciwia się cięciu uposażeń samorządowców. Poprzemy tą kwestię obniżenia, choć jest to na poły populistyczne działanie, ale poprzemy, tak, poprzemy. Natomiast nie zgodzimy się na to, żeby za pazerność rządzących płacili samorządowcy. Samorządowcy od 2002 roku, to była nasza regulacja jeszcze, nie ma tam żadnych premii, nie ma tam żadnych nagród. Z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz15 mówił, że jego formacja co do zasady popiera obniżenie wynagrodzeń parlamentarzystów. Przekonywał jednak, że to projekt Kukiz15 winien zostać przyjęty. My apelujemy i apeluję tutaj, korzystając z obecności pana Sasina, żeby do swojego następcy, chyba pana Szlachty, odezwał się i żeby odmrozić nasz projekt obniżający na gruncie równości wobec prawa uposażenia posłów o 5%. Niech to będzie pierwszy krok, prawda? Zacznijmy od naszego projektu i zastanówmy się, my mówimy, że uposażenia polityków wysokich urzędników powinny być uzależnione od tego, ile zarabiają obywatele. Na przykład od mediany wynagrodzeń w Polsce, która wynosi w tej chwili 2,5 tysiąca złotych netto. Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość, obniżając wynagrodzenia wszystkim parlamentarzystom i samorządowcom, próbuje przerzucić odpowiedzialność za swoje wcześniejsze działania. Nie zadeklarował, czy jego partia poprze obniżenie wynagrodzeń parlamentarzystów. Jak zobaczę ustawę i będzie w niej napisane 20%, zobaczymy, czy któryś z posłów nie zaproponuje, na przykład skutki za 15, żeby to obniżyć o 50%. Ja myślę, że taki pomysł się na pewno pojawi. Będzie taka poprawka, zobaczymy, co PiS na to powie. Same pomniki. Jarosław Kaczyński mówił, że społeczeństwo oczekuje daleko idącej skromności w życiu publicznym. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział też, że w głosowaniu nad projektami zostanie wprowadzona dyscyplina poselska. Jeśli ktoś ich nie poprze, straci szansę na miejsce na liście wyborczej. Prezes PiS poinformował też, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, przekażą na rzecz Caritas nagrody, które otrzymali za pracę w rządzie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, profesor Mirosław Włodarczyk, powiedział w debacie Polskiego Radia 24, że zmiany w prawie pracy są konieczne. Rzecznik PiS Beata Mazurek informowała 5 kwietnia, że Prawo i Sprawiedliwość nie pracuje nad żadnymi zmianami w kodeksie pracy. Propozycji Komisji Kodyfikacyjnej nie poprzemy, napisała na Twitterze. Jak wyjaśnił profesor Mirosław Włodarczyk, kodeks pracy pochodzi z 1974 roku i mimo kilku nowelizacji wymaga poważnych zmian. Mamy nową sytuację społeczną, nową sytuację także gospodarczą. To wymaga modyfikacji. Te rozwiązania, które funkcjonują, które mamy w obecnym kodeksie, one były tworzone dawno temu. Cały szereg konstrukcji, które w ramach naszego kodeksu funkcjonują, naszego prawa pracy, wymagają w tej chwili już weryfikacji. Ekspert Solidarności i członek Komisji Kodyfikacyjnej Jakub Schmidt powiedział, że potrzeba dalszych prac Komisji Kodyfikacyjnej właśnie. Dodał też, że sama idea wprowadzenia do kodeksu pracy elastyczniejszych umów nie jest zła. To rzeczywiście trzeba zrozumieć też stronę pracodawczą. Natomiast wszystko rozbija się tak naprawdę o konkretne rozwiązania i o to, jakie propozycje ostatecznie, jak daleko idące może w tym zakresie uelastyczniania zostały przedstawione. I myślę, że jest ryzyko rzeczywiście, że właśnie te elastyczne umowy o pracy będą miały tendencję do wypierania umów, nawet tych umów o pracy, które mamy obecnie. Z kolei, jak zaznaczył profesor Liwiusz Laska, członek OPZZ i wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, całkowite uelastycznienie umów uderza w obywateli. Pewne uelastycznianie nie może być na niekorzyść pracownika. Całkowicie uelastycznienie jakby bije w tych obywateli. I
ludzie chcą wiedzieć, kiedy pracują, ile zarobią, no jakby, że praca nie jest wszystkim dla pracowników. Pracownik idzie do pracy, bo musi, bo sprzedaje swój czas, żeby dostać pieniądze, żeby móc funkcjonować w normalny sposób w społeczeństwie. W połowie marca Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przekazała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dwa projekty ustaw – Kodeks Pracy i Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy. Proponowane przepisy przewidują m.in. większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Oba projekty zostały przyjęte stosunkiem głosów 10-3. Jeden z członków był nieobecny. Przeciwko były NSZZ Solidarność, OPZZ oraz pracodawcy RP. Na Jasną Górę po raz 38 pielgrzymowali obrońcy życia. Najważniejszym przesłaniem tegorocznej pielgrzymki była modlitwa za parlamentarzystów i nadzieja na szybkie uchwalenie obywatelskiej inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz mówi, że tegorocznej pielgrzymce przyświecały słowa papieża Jana Pawła II: nie lękajcie się. Nie lękajcie się, posłowie, być liderami politycznymi w Europie, którzy wprowadzą nową jakość w obronie życia. Nie lękajcie się bronić tych dzieci chorych, niepełnosprawnych czy z wadą genetyczną. Nie lękajcie się czarnych protestów, które chcą zakrzyczeć tą większość, która jest za życiem. Mamy szansę powrócić do tej średniowiecznej koncepcji Christianitas, by budować nasz kontynent na wartościach chrześcijańskich. W pielgrzymce uczestniczyły osoby zaangażowane w obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W programie dorocznego spotkania znalazła się modlitwa i wystąpienia naukowców i lekarzy związanych z ruchami pro-life. Podczas pielgrzymki wręczono nagrodę laureatom 14. edycji konkursu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Pomóż ocalić życie bezbronnemu. Polskie Radio 24. Północ. Południe. Informacje sportowe Maciej Nowak. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy po rundzie zasadniczej. Dziś w meczu 30. kolejki zawodnicy z Poznania pokonali Górnika Zabrze 3-1. Prowadzenie straciła Jagiellonia Białystok, która uległa Wiśle Płock 1-3. O przyczynach porażki mówi trener białostoczan Ireneusz Mamrot. Wisła się cofnęła, była dobrze zorganizowana, grała z kontrataku cały mecz. A my oprócz tej dużej przewagi w posiadaniu piłki tak naprawdę w tych sytuacji nie było tyle, ile w poprzednich meczach. Mamy 2-1 i znów zdajemy sobie strzelić bramkę po kolejnym kontrataku. Trzecie miejsce w tabeli zajmuje broniąca tytułu Legia Warszawa. Mistrzowie Polski pokonali Pogoń Szczecin 3-0. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Krakowia zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2, Lechia Gdańsk wygrała z Arką Gdynia 4-2, Piast Gliwice zremisował z Bruchbetem Termaliką Niedziecza 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Śląska Wrocław z Koroną Kielce, a Sandecja Nowy Sącz zremisowała bezbramkowo z Wisłą Kraków. Tymczasem piłkarze Bayernu Monachium zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec. Obrońcy tytułu pokonali na wyjeździe Augsburg 4-1. To 28. mistrzowski tytuł Bayernu, a 6. z rzędu. Pewni mistrzostwa Anglii nie mogą być jeszcze zawodnicy Manchester City, którzy przegrali dziś z lokalnym rywalem United 2-3. Koszykarki Wisły Kraków i CCC Polkowice awansowały do półfinału rozgrywek o Mistrzostwa Polski. Krakowianki pokonały na wyjeździe AZS Gorzów Wielkopolski 85-84 i wygrały 3-0 rywalizację do 3 zwycięstw. Polkowiczanki także na wyjeździe pokonały Pszczółkę Lublin 95-61 i łącznie również zwyciężyły 3-0. W pozostałych meczach Basket Gdynia pokonał Artego Bydgoszcz 65-59, a broniąca tytułu Ślęza Wrocław wygrała z Energą Toruń 87-65. Zespoły z Gdyni i Wrocławia prowadzą 2-1. Polscy tenisiści remisują w sobocie z Zimbabwe 1-1 w meczu drugiej rundy grupy drugiej Pucharu Davisa. Kamil Majchrzak wygrał z Takanim Garangangą 6-2-6-2, a Michał Przysiężny przegrał z Benjaminem Lokiem 5-7-5-7. Zwycięzcy meczu zachowają szansę na awans do grupy pierwszej. Polscy piłkarze ręcznie wygrali z Czechami 37-36 w towarzyskim meczu rozegranym w miejscowości Zubrzy. Najskuteczniejszy w polskim zespole był Arkadiusz Moryto, który zdobył 10 bramek. Słoweniec Primoz Roglic wygrał kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Jedyny Polak w stawce Michał Kwiatkowski nie przystąpił do ostatniego etapu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. No i zgodnie z obietnicą wcześniejszą wracamy w drugiej części magazynu do dramatycznych wydarzeń w niemieckim
Sylwester. Przy naszym telefonie Waldemar Maszewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdeczna prośba o najnowszy bilans tych dramatycznych wydarzeń, no i informacje o tym, co teraz dzieje się na miejscu tego dramatycznego, podkreślmy, zdarzenia. Na miejscu cały czas trwa śledztwo. Teren jest zamknięty. Służby policyjne, służby kryminalne prowadzą intensywne śledztwo, a nawet niektórzy zostali ewakuowani z domu z tego powodu, że były podejrzenia, że w samochodzie, który został użyty do tej tragedii, znajduje się torba o nieznanym ładunku, o nieznanej zawartości. W związku z tym profilaktycznie część mieszkańców została ewakuowanych. Była jeszcze jedna informacja, że tuż przed wypadkiem dwóch z innych mężczyzn wybiegło z furgonetki. Pojawiły się helikoptery nad miasteczkiem, nad centrum. Tych informacji nie potwierdziła policja niemiecka, nie potwierdziła również tego, że znaleziono ładunek wybuchowy, ale wiadomą rzeczą jest, że w domu tego sprawcy, który okazał się 48-49-letnim Niemcem, Jens R., już wiadomo, jakie są jego inicjały, była policja i służby specjalne, antyterrorystyczne, które przeszukiwały między innymi właśnie ładunków wybuchowych. O wyniku tego przeszukania jeszcze nic nie wiemy. Wiemy jedno, że minister spraw wewnętrznych nad Renii Północnej Westfalii, Herbert Reul, stwierdził dosłownie godzinę temu, że nie można, nie ma jeszcze dowodów na temat takich, żeby twierdzić, że był to zamach islamski, zamach terrorystyczny. Jego słowa były takie: tak długo, jak nie będziemy mieli pewnych informacji, przełożonych, wyłożonych, pewnych, potwierdzonych informacji, to same domysły i same poszlaki nie upoważniają do twierdzenia, że jest to, że był to atak terrorystyczny. W związku z tym wiemy więcej, wiemy, że było w sumie sprawca zabił dwie osoby, a nie trzy, jak podawali wcześniej, i sam zastrzelił się na miejscu zaraz po dokonaniu tej zbrodni. Wiemy, że jest około 20 rannych, a nie 30. Poza tym wiemy, że śledztwo trwa i wiemy, że Niemcy zresztą robią to za każdym razem, starają się tak długo, jak jest to możliwe, unikać słowa zamach islamski, terror i tak dalej. Także w tej chwili mówi się, że sprawca był chory psychicznie, nie ma konkretnych dowodów, aczkolwiek CDF dzisiaj podał w krótkiej informacji, że kilka dni temu próbował popełnić samobójstwo. Jak sprawę relacjonują niemieckie media? Czy można tutaj mówić o jednorodnym, jednolitym przekazie? Tak, zdecydowanie można. Jedynie Bild Zeitung próbuje coś przebąkiwać o niewykluczonym, że policja nie wyklucza ataku terrorystycznego. Inne gazety zdecydowanie podchwyciły temat choroby psychicznej i w tej chwili przekaz jest jeden, jednorodny, że był to Niemiec, nie mający nic wspólnego z migrantami, i tło było najprawdopodobniej jego choroba psychiczna. Bardzo serdecznie dziękuję za te relacje. Najnowsze informacje o dramatycznych wydarzeniach w Münster przekazywał Waldemar Maszewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. A już teraz przy naszym telefonie profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór, panie profesorze. Wieczór, pan Wodę. Słyszeliśmy w relacji naszego korespondenta słowa o tym, że niemiecka prasa, niemieckie media, mówiąc szerzej, unikają jak ognia określenia zamach terrorystyczny. Dlaczego tak się dzieje i wobec tego, jak definiować zamach terrorystyczny? Od kiedy to już jest zamach, w jakich okolicznościach to już jest zamach, a kiedy nie? Sprawa w przypadku zamachu terrorystycznego jest o tyle w zasadzie jasna, klarowna, że terroryzm to jest coś, co służy uzyskaniu określonego celu, w zasadzie politycznego, chociaż mamy terroryzm religijny, ale terroryzm religijny też służy celu.
gdzieś mając okropne zaburzenia, nie tylko po prostu postanowiła odebrać sobie życie, ale postanowiła w jakiś sposób ukarać społeczeństwo. Nie wiem, może przypadkowych ludzi, którzy tam byli. Bardzo też możliwe, że jest to jakaś inna forma zemsty na, nie wiem, rodzinie i osobach, które są wokoło. Natomiast niepokojący jest fakt, że użyła samochodu i modus operandi jego działania jest identyczny jak przypadków od tych uderzeń islamistów. A więc pokazuje to, że koncepcja, którą wymyślono, opracowano i dużo kręć rozreklamowano przy pomocy islamistycznych samotnych wilków albo jakichś tam osób powiązanych czy uznających się za powiązanych z państwem islamskim, stał się dzisiaj sposobem, po który mogą sięgnąć także inne osoby, na przykład niezrównoważone w sposób emocjonalny. To jest jeszcze większy problem dla policji niemieckiej niż nam się wydaje, dlatego że to oznacza, iż weszło do pewnego kanonu. To jest przerażające, bo to pięcie samochodu i rozjechanie ludzi powoduje, iż teraz nie możemy tylko przypisać tego jednej stronie. Ja rozumiem, że Niemcy nie chcą tutaj być jasno, powiedzmy, islamistyczny. Bo nie, no bo nawet trudno było tutaj mówić od początku o islamistycznym, dlatego że mieliśmy czynienia od razu z samobójstwem. Nie bardzo pasuje to do tych osób, które uważają się za bojowników dżihadu, no bo to ich kwalifikuje od razu zgodnie z zasadami religii do piekła, a nie do raju. Więc od samego początku myślę, że Niemcy tutaj bardzo delikatnie tą kwestię podnosili, biorąc pod uwagę na to, jak działał sprawca. Kanclerz Angela Merkel złożyła już oświadczenie w sprawie zdarzenia w Münster. Powiedziała, że jest głęboko wstrząśnięta atakiem. Zapewniła też o swoim wsparciu dla poszkodowanych. Czarne pomniki, czarne wydarzenia, czarne godziny. Wybuchy, napady, teraz widzisz, sami na siebie napadają. Ja mówiłam, że jeżeli ludzie będą nieuczciwi, jeżeli będą tak jakby lichwiarzami, to mówię do tej całej przedstawicielki, tak to finanse, jeżeli będą lichwiarzami, no to będą ataki z wewnątrz. Z wewnątrz. Będą palce miał wytykać, a ty lichwiarko, przyjdzie rzecznik praw obywatelskich, jako prokurator wystąpi przed sądem, z imienia i nazwiska wymieni tę kobietę, która wydzwania z takto finanse w sobotę, jak jest święto prawosławne, w niedzielę, jak jest supermarket zamknięty już na stałe. I o czym my mówimy? Nie będziemy mogli wjechać, prawda, samochodem, albo samochody będą zakazane.
no nie da się. Tak samo trudno... Zobacz, w Niemczech, swój na swego, widzisz? A co w Polsce było? A co z tym samolotem? Kto to ten samolot wysadził? Francuzi? No chyba nie. A więc widzisz. W telewizji, w różnych przekazach medialnych. Postanowiła w taki sposób, nie wiem, zemścić się na społeczności. To jeszcze na koniec pytanie i prośba o krótką odpowiedź o rolę mediów społecznościowych, zwłaszcza przy tego typu wydarzeniach. Relacje osób, które były na miejscu, pomagają służbom w takich sytuacjach, czy wprost przeciwnie, przeszkadzają, utrudniają? Czyli, że widzicie Państwo, czarna godzina. I dla lichwiarzy, czarna godzina. Dla wszystkich, bo nawet już teraz Rosją straszą, że Putin atakuje, że Putin zaatakuje. I czy to są wojny, tak jak Jackowski mówi, hybrydowe czy niehybrydowe? To przecież Rosja zawsze była cieleśnie dosłowna, no w tym sensie no dosłowna, przesadna, zabobonna, dosłowna. Atak cielesny, no to czym się Rosja charakteryzuje. Cielesny. A nie da się wyłączyć tego szumu medialnego, no bo przestrzeń wirtualna między innymi taką informacją żyje. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję za ten komentarz. Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Teraz jeszcze jeden telefon, a przy nim profesor Robert Borkowski, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ekspert do spraw terroryzmu współczesnego. Kłaniam się nisko, panie profesorze. Dobry wieczór. Czy ten zamach w Münster, czy też to zdarzenie w Münster, bo tutaj jeszcze nie możemy tej sprawy jasno przesądzać, to jest coś na kształt przedwiośnia do tego, co wydarzyć się za chwilę może w Niemczech. Pytam w kontekście tego zestawienia tamtejszych służb, które ostatnio opublikowano, a które mówi, że liczba tych osób zradykalizowanych w tym kraju na przestrzeni ostatnich lat podwoiła się. Nie chciałbym zgodzić się z taką tezą sugerującą epatowanie jakimś strachem i nadejście jakiejś fali islamskiej czy innej rewolucji w Europie. Niektóre statystyki rzeczywiście rosną, ale niektóre maleją. Będę wytykać palcami, a ty lichwiarko, a ty tak, a ty tak. Palcami. Czasy się zmieniły. Oni mówią, że w roku, wiesz, 32 przerób na lotnisku Okęcie to będzie 25 milionów, wiesz. Ale zobacz, jak sobie lichwiarze obliczyli, ile sobie zarobią na barkach, na restauracjach, na kawie za 15 zł, za 20 nawet była kawa. Ale sobie lichwiarze, wiesz, zarobią, obliczyli sobie, tak samo Żydzi sobie obliczyli, wiesz. Jahwe Boga mieli za nic, Jezusa, który przyszedł ich zbawić, to im to się nie opłacało, bo to przecież był swój własny, prywatny biznes, poza Bogiem. Tak samo jak są te instytucje pożyczkowe, finansowe, pozabankowe, już nie mówiąc, że te, które są bankowe, są bezbożne, bo też tam jest forma lichwiarstwa, bez tego żyć i być nie może. No ale te banki pozabankowe, takie jak Ferratum, jak Takto Finanse dwa razy tyle bierze. Provident też bierze dwa razy tyle, proszę Państwa, ale no oni czekają, można, że czekają nawet dwa miesiące. Ja nie płaciłem dwa miesiące i nic z tego, ja sobie potem zapłacę
jest okej. Okay. A tutaj milion telefonów, świątek, piątek i niedziela, wiesz, telefonują Staw to Finanse nawet w niedzielę, a wczoraj sobota, święta i takie i prawosławne, przecież dzisiaj w nocy jest święto. A tu mi baba durna wyzwania Staw to Finanse. O, że tam nawet możemy rozwiązać umowę, że tam już na stole coś leży, czyli że ona straszy. I ona nawet nie wie, kogo straszy, bo jeżeli by to miało paść na osobę niepełnosprawną, no to wstawi się za nią w sądzie Rzecznik Praw Obywatelskich i banki przegrywają. No. Jako prokurator z imienia i nazwiska będzie musiał wymienić tę kobietę, która tutaj rozmawiała. I co? Jak będą ją wytykać na ulicy palcem, to nie będzie jej wstyd? Teraz swój swego atakuje, taki pomnik. Czarna godzina. Także, że wyciągane są daleko idące wnioski i można powiedzieć, że jest stosunkowo bezpieczniej w krajach Europy Zachodniej dziś niż na przykład 2, 3, 4 lata temu. Wcale tu nie jedzie ten Bielecki. Wcale tu nie jedzie. Pracują znakomicie i są świetnie wyposażone i wyszkolone. No, nie widzę różnicy między sprawnością służb 10 lat temu, a teraz. A może jest troszeczkę inne spojrzenie społeczeństw, może na co innego nastawione są media i politycy. No ale przypomnijmy, że zamachy w Madrycie czy w Londynie z użyciem potężnych ładunków wybuchowych miały miejsce już przeszło dekadę temu. A więc to nie jest kwestia ostatnich kilku lat. Mówię, no, niestety mamy tendencję do skracania do tej krótkiej perspektywy historycznej. Generalnie w Europie zaczęliśmy myśleć więcej o terroryzmie. Może nawet nie po 11 września, bo to przecież było tego i dotyczyło Ameryki, ale po zamachach w Londynie i w Madrycie właśnie. To był ogromny impuls do zwiększenia czynności, do wprowadzenia różnych rozmaitych regulacji prawnych w niektórych krajach Europy, bo w niektórych były dobre i nie trzeba było nic zmieniać, do zwiększenia liczebności niektórych służb, przeorganizowania służb, dozbrojenia służb, etc. Jako przykład podam, że po zamachu na Muzeum Bardo w Tunezji Brytyjczycy zaczęli tworzyć w Scotland Yardzie, czyli w policji stołecznej, metropolitalnej Londynu, uzbrojone grupy wyposażone w broń taką, jak mają pododdziały antyterrorystyczne. Miały być takie maleńkie grupy szybkiego reagowania, no, ponieważ Londyn jest celem turystycznym i ma bogate muzea. Więc Brytyjczycy wyciągnęli wnioski z zamachu w Tunezji i postanowili się przygotować do ewentualnych ataków na muzea. No, ale to nic nie dało. Bo jak widzimy w każdym incydencie w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w tym na przykład ataku samochodem, wyspecjalizowane grupy policji nie zdołały się pojawić na miejscu. Generalnie nie da się zapewnić bezpieczeństwa współcześnie w dużych miastach, w ogóle w miastach. To jest niemożliwe. Stąd na przykład w literaturze amerykańskiej odchodzi się już od pojęcia bezpieczeństwo miast i raczej mówi się o city resilience, czyli jakiejś elastyczności miast, czyli odpowiednim reagowaniu, odpowiednim zarządzaniu kryzysowym, takim, w którym będzie minimalizacja strat. Natomiast w pełni bezpieczeństwa miast współcześnie zapewnić się nie da. A jakie wnioski należy wyciągnąć, panie profesorze, z tych zamachów, które miały miejsce w innych krajach Europy, Europy Zachodniej? No, wielkich zamachów z użyciem gigantycznych ładunków wybuchowych czy jakichś grup terrorystycznych ja bym się już tak bardzo nie bał, bo tutaj służby są coraz lepiej przygotowane, ale zawsze się może zdarzyć gromada oprychów wyposażona do broni automatyczną, tak jak to miało miejsce w Paryżu. Mówię, całkowicie się wyeliminować nie da. No się boimy wiadomości o tych kilku zamachach, które miały miejsce, ale spróbujmy sobie uświadomić, że istnieje cała masa zamachów, które zostały udaremnione. I o niektórych media donoszą, aczkolwiek to nie jest takie interesujące, a o niektórych się w ogóle nie informuje, bo służby milczą, tak? A więc trudno nam ocenić, laikom, jaki procent zamachów został zrealizowany, jaki został udaremniony. Ja myślę, że... Czarna godzina razy 4 od samego dnia. Święta prawosławne, proszę Państwa, dzisiaj jest Wielka Niedziela. Całą sobotę.
4, 5 godzin w cerkwiach się śpiewa, proszę pani. 4 do 5 godzin. Tam na Woli, tutaj w Warszawie, no można 131, 109 tam jakoś dojechać. Śpiewają 4 godziny. Nawet Niemcom odbija, państwo zobaczą, jak już Niemcom odbija, to co dopiero tutaj. U Polaków samolot z prezydentem spadł i teraz podejrzewają, to już dawno, o wybuch. Ile? 7 lat temu, no to o czym my tu mówimy. Tam we Wrocławiu, to wiecie państwo, w cerkwiach, to nawet po polsku śpiewają. Tam są ze dwie cerkwie. No wiadomo, że cerkiew musi być wszędzie, ale jest znikomy procent prawosławnych. Prawie nie ma, no bo tam jest, wiesz, blisko Izraela, Jeruzalem, stare, ateistyczne, czyli bezbożne, bo to już nie ma tej teokracji. To więc jest lichwa. Szczegóły dotyczące okoliczności tej sprawy są badane. Na razie nie można powiedzieć, jakie były motywy działania sprawcy. Na razie nic nie wskazuje na to, by był to zamach islamisty. Wczoraj po południu mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi, którzy wypoczywali w ogródku kawiarni. Zginęły dwie osoby, kilkadziesiąt zostało rannych, 6 jest w ciężkim stanie. Sprawca ataku zastrzelił się. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła, że zrobi wszystko, co możliwe, by wyjaśnić przyczynę tragedii w Münster. Kanclerz powiedziała, że jest wstrząśnięta wydarzeniami. Zapewniła też o swoim wsparciu dla poszkodowanych i bliskich ofiar. W związku z tragedią kondolencje przekazał premier Mateusz Morawiecki. Składam najszczersze kondolencje na ręce pani kanclerz Angeli Merkel w związku z tragedią w Münster. Nasze myśli pozostają z poszkodowanymi oraz z rodzinami ofiar, napisał na Twitterze szef polskiego rządu. Kondolencje przekazali także m.in. prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Emmanuel Macron. Raport techniczny w sprawie katastrofy smoleńskiej pojawi się w najbliższym czasie, mówi Antoni Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej zapewnia, że raport ma wyczerpać zagadnienie. Antoni Macierewicz podkreśla jednak, że raport nie zostanie opublikowany przed wtorkowymi obchodami 8. rocznicy katastrofy. 10 kwietnia nad lotniskiem Siewierny w Smoleńsku doszło do śmierci polskiej elity w samolocie Tu-154 na skutek zniszczenia tego samolotu przez eksplozję. To się zdarzyło, jeżeli chodzi o techniczny aspekt tej straszliwej tragedii.
materiał dowodowy, jego analiza i jego przedstawienie znajdzie swoje miejsce w raporcie technicznym, który, jak powiedziałem, w najbliższych dniach zostanie przedstawiony polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Antoni Macierewicz wskazuje też na zaniedbania i zaniechania, których mieli dopuścić się rządzący po katastrofie samolotu. Na Węgrzech właśnie teraz rozpoczynają się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte do 19. Kampania wyborcza została zdominowana przez temat imigracji. Był on najczęściej podnoszony przez rządzący Fidesz Viktora Orbana. W węgierskich miastach zawisły plakaty z wielkim znakiem stop i zdjęciem fali imigrantów idących 3 lata temu przez Węgry na zachód. Małymi literami napisano, że to informacja rządowa. Sąd Najwyższy uznał, że rząd nie ma prawa do umieszczania takich plakatów. Premier Viktor Orban i rządzący Fidesz w kampanii przekonywali, że imigranci stanowią zagrożenie dla istnienia Węgier. Zoltán Kottas z prorządowej gazety Magyar Idők tłumaczy, że władze walczą przede wszystkim z kwotami narzucanymi przez Unię Europejską. Rząd mówi, że Unia Europejska nie może mówić, kogo mamy przyjmować. Sympatyzujący z opozycją publicysta Janusz Seki tłumaczy, że zagrożenie imigracyjne to mit wykreowany na potrzeby kampanii przez władze. Teraz nikt nawet nie próbuje przyjechać na Węgry. Opozycja twierdzi, że Węgry mają inne problemy, jak ograniczanie swobód demokratycznych czy kolejki w szpitalach. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ukraińcy świętują Wielkanoc. W nocy wierni kościołów prawosławnych i grekokatolicy uczestniczyli w nabożeństwach rezurekcyjnych. Pierwszy dzień świąt spędzą w gronie rodziny. O północy w cerkwiach Zmartwychwstanie Chrystusa ogłosił dźwięk dzwonów i tradycyjne paschalne powitanie. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Wielkanocną tradycją jest święcenie pokarmów. Część wiernych uczyniła to w Wielką Sobotę, część podczas nocnego nabożeństwa. W koszykach nie mogło zabraknąć paski, czyli specjalnej pszennej bułki. A oprócz tego kopaska, jajce, kiełbasa, jajka, kraszanki, chrzan, sól, hryn, sil. Wylicza pan Wasyl. Wszystko to znajdzie się na wielkanocnym stole. My z ranka wsiadając się z rano siadamy do świątecznego śniadania. Jakie chany, Wasyl mówi, że jest. Cyganów porównują, świętuje się 3 dni. Większość Ukraińców to wyznawcy prawosławia, zaś około 10% to grekokatolicy. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie. No bo tu w Warszawie raczej prawosławnych też nie ma, są grekokatolicy, którzy wierzą w papieża. Warszawa wierzy w papieża. Prawosławni nie przepadają za tym, że katolicy Warszawa wierzą w papieża, no ale każdy w coś wierzy. Zachmurzenie i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie może też zagrzmieć. Temperatura wyniesie dziś od 19 do nawet 23 stopni Celsjusza. Tylko na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich od 16 do 20 stopni. I zobacz, ten Zbyszek ma rower i nie może przyjechać wcześniej. Co za polega? Ma rower i nie może przyjechać wcześniej. Organizują kalendarz wiosenny i święta u nich zdecydowanie ładniejsze, jeśli chodzi o pogodę. Można powiedzieć, nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że to są to prawdziwie wiosenne święta. Dziś 8 dzień kwietnia, to niedziela, 98 dzień roku. Słońce w znaku barana z nami od 5.56. Cały co za cholera? Ma rower i nie może przyjechać wcześniej. 13 godzin i 25 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Cezaryna, Dionizy, January, Julia i Radosław. Najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. Sprawdźmy teraz, jak 8 kwietnia zapisał się na kartach historii. Kalendarium historyczne. Dziś mija 13 lat od pogrzebu Jana Pawła II, papieża, który zmarł 2 kwietnia 2005 roku po blisko 27 latach kierowania Kościołem katolickim. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na dzieje świata, a postawa papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 roku. Mszy świętej koncelebrowanej przez Kolegium Kardynalskie i Patriarchów Katolickich Kościołów Wschodnich przewodniczył
był ówczesny dziekan kolegium, kardynał Józef Ratzinger. Kardynał mówił, że miłość Chrystusa była główną siłą Jana Pawła II, a słowa Chrystusa "pójdź ze mną" mogą być kluczem do przesłania jego życia. Józef Ratzinger wyraził w homilii pewność, że Jan Paweł II jest już w niebie. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam Ojcze Święty. Twą drogą duszę polecamy Matce Bożej, Twojej Matce, która każdego dnia kierowała Tobą i teraz poprowadzi Cię ku wiecznej chwale swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Na pogrzeb Jana Pawła II przybyli prezydenci, premierzy, królowie i książęta oraz przywódcy religijni całego świata. We mszy żałobnej na placu Świętego Piotra uczestniczyło kilkaset tysięcy wiernych. W Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się kilka milionów ludzi. 80 lat temu urodził się były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla Kofi Annan, polityk z Gany, działacz na rzecz światowego pokoju. W 2001 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych i Kofi Annan zostali laureatem pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. Zdaniem członków komitetu przyznającego wyróżnienie, Annan tchnął nowe życie w ONZ, a także prowadził walkę na rzecz praw człowieka oraz przeciwko AIDS i światowemu terroryzmowi. Kofi Annan, zwracając się do swoich współpracowników, podkreślił, że nagrodzone zostały nie jego osobiste zasługi, lecz praca ich wszystkich. Moi drodzy przyjaciele, chciałbym pogratulować Wam wszystkim. Chcę powiedzieć, że jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych coś osiągnęła, to tylko dzięki pracy Was wszystkich. I kto wie, może jeśli tak będzie dalej, to niektórzy z Was w przyszłości dostaną kolejną pokojową Nagrodę Nobla. Kofi Annan urodził się 8 kwietnia 1938 roku w Kumasi w Ghanie. Jest absolwentem amerykańskich i szwajcarskich uczelni. Jego rodzina należy do miejscowej arystokracji. Ojciec był gubernatorem prowincji Ashanti, a sam Kofi, gdyby został... To też się wykrusza jeszcze, wiecie państwo, to wszędzie debilizm ma miejsce. Miejscowa arystokracja, szlachectwo, mieszczaństwo. Cokolwiek, aby człowiek panował nad człowiekiem, człowiek przerządzić człowiekiem, panował nad człowiekiem ku jego szkodzie. Ile to pieśni, ile to utworów poważnych, mniej poważnych, napisano, odśpiewano i nic w tym kierunku nie zrobiono, bo człowiek chce dominować, panować. Czytaj 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Abyście nikogo nawet ojcem na ziemi nie nazywali, albowiem jeden jest wasz ojciec ten w niebie, a wy wszyscy braci nie jesteście. Zobaczcie, jak ludzie skrzętnie, jak powykręcali, że imię Boże Jahwe, usunęli Boga do śmietnika, Biblię do śmietnika, a Husa na stosie spalili. Tam na południu pod Tatką. Przez blisko rok walczyła z protestami górników, które zakończyły się zamknięciem kilkunastu niedochodowych kopalń. Zmarła na udar mózgu 8 kwietnia 2013 roku. Kalendarium historyczne. Przygotowała je Elwira Kaganowicz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poznajmy teraz najważniejsze wydarzenia dnia w kraju i na świecie. Dziś obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Przypada ono w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ustanowił je dla całego Kościoła katolickiego papież Jan Paweł II. 30 kwietnia roku 2000 w dniu ogłoszenia świętą siostry Faustyny Kowalskiej, orędowniczki Bożego Miłosierdzia. Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tegorocznym hasłem święta w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości są słowa "Miłosierdzie źródłem wolności". Przez całą niedzielę od północy aż do wieczora w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będą sprawowane msze święte. Główna msza rozpocznie się o godzinie 10. Odprawi ją metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.
Za to ulicami Warszawy przejdzie dziś 11. kadeński Marsz Cieni. Przemarsz wyruszy o godzinie 15 sprzed Muzeum Wojska Polskiego. Weźmie w nim udział kilkuset rekonstruktorów. To hołd dla blisko 22 tysięcy Polaków zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscowościach kaźni na wschodzie, podkreśla koordynator marszu Jarosław Wróblewski. Jak dodaje, rekonstruktorzy idą w mundurach, jakich polscy oficerowie ginęli i w ten sposób przywracają ich pamięć. Podczas drogi towarzyszy im milczenie i to jest nasz krzyk o pamięć, mówi. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w porannym programie po 7.30. Jak mówiłem, prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, staroobrzędowcy świętują Wielkanoc. W tym roku święta Zmartwychwstania Pańskiego wypadły u nich tydzień po świętach katolików. Wynika to z innego sposobu wyliczania tej daty świąt. Z okazji Wielkanocy życzenia dla prawosławnych i grekokatolików złożył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Nad ranem w niedzielę w cerkwiach zakończyły się kilkugodzinne wielkie jutrznie połączone z paschalnymi procesjami. O tym, jak świętują prawosławni, też będziemy mówić w porannym programie. Proszę być z nami po godzinie 8. W Łodzi obchodzony jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Romów. Wśród zaplanowanych z tej okazji wydarzeń przewidziana jest konferencja Pamięć, Tożsamość, Przyszłość poświęcona społeczności romskiej. Zaproszeni eksperci będą rozmawiali m.in. o zagładzie Romów, którą Niemcy przeprowadzili w czasie II wojny światowej. Agnieszka Caban przypomniała, że Niemcy odebrali tutaj nawet już mówili o tych prawosławnych, że jakiś Wasyl świętuje. No to gdzie tam u prawosławnych nie ma żadnego Wasyla? Uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Romów rozpoczną się mszą świętą w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na placu kościelnym w Łodzi. Następnie o 13:00 przedstawiciele rządu, w tym Joanna Kopcińska i Marek Suski, złożą kwiaty pod tablicą przy kuźni Romów. Także cztery pomniki, to co Państwo macie tu w internecie, cztery czarne filmy, to cztery pomniki Państwo zobaczą. Cztery pomniki. Noga Kubiak mówi, jak była tutaj dawno temu w Polsce z tym ukochanym ze Szwecji, to mówili na nią tu w Warszawie te dewotki, że patrz jaka stara. Potem mówią, patrz jaki krzywy, jaka krzywa, kulawy. Na wszystko się gapią, ludziom dokuczają, żyć nie dają. No mentalność jest fatalna, gdy na Zachodzie dawno, proszę Państwa, osobom niepełnosprawnym zapewniono wszelkie prawa. Osobom niepełnosprawnym wywalczono dla nich prawa. A tutaj niepełnosprawny to, wiesz, do śmietnika wszystko wyrzucają. Dziady wyrzucają chleb, wszystko do śmietnika, podczas gdy na Zachodzie, gdy jest wielkie bogactwo, chleba na śmietnik się nie wyrzuca, tylko coś się z tym robi. Segreguje się śmieci. Z odpadów są przeróbki kolejne. Tutaj tego nie ma, bo tu jest po prostu tylko, wiesz, takie to łapczywe. Baby siedzą w takto finanse łapczywe. Tu i teraz, daj, musisz koniecznie przesłać mi tę ratę, musisz spłacić tu, teraz, dziś. Tu, teraz. To więc ona będzie dzwoniła świątek, piątek i niedzielę. Wiesz, wczoraj dzwoniła późno, gdy no, są święta cały czas, prawosławne święta, całą noc są święta. Najpierw były święta katolickie, teraz, bo to zawsze tak jest, bo to Warszawa jest katolicka, potem były święta prawosławne, czego tu w Warszawie nie ma, ale jakieś ślady. I tam we Wrocławiu też jakiś ślad prawosławia jest, bo przecież ludzie mieszkają wszędzie i się przemieszczają też. Czego nie mogą też, no ja nie wiem, mohery, nie mohery pojąć. W dzienniczku w 38 roku siostra umiera w Krakowie. I właśnie w tych objawieniach Jezus prosi, aby ustanowiono święto Miłosierdzia Bożego, przypadające na niedzielę po Wielkiej Nocy. Czyli właśnie tak to akurat wypada. No dobrze, to był niedziela. Rok 31. Tak. A święto zostało ustanowione przez Jana Pawła II w roku 2000. Tak, w roku 2000, w roku jubileuszowym. Niektórzy nawet twierdzą, że to cały pontyfikat Jana Pawła II to jest ukierunkowany na to, żeby to święto ustanowić. Że, no popatrzmy, tak od strony czasowo-chronologiczno-geograficznej, że na małym skrawku ziemi,
od Auschwitz do Krakowa dzieją się największe wydarzenia w dwudziestoleciu międzywojennym, powiedzmy największe, spotyka się ludzkie okrucieństwo zaplanowane, systematyczne, do którego dochodzi właśnie w obozie w Auschwitz. I nieopodal w Krakowie, wcześniej wprawdzie, żyje siostra Faustyna, która ma objawienia Boga Miłosiernego, który nie segreguje, który nie zabija, ale który jest miłosierny. A dziś pomiędzy Krakowem a Oświęcimem rodzi się człowiek w Radowicach, Karol Wojtyła, który za kilkadziesiąt lat ustanowi święto Bożego Miłosierdzia, który doświadczył zarówno okrucieństwa II wojny światowej, wielu jego przyjaciół, przecież wiemy, że zginęło właśnie w Oświęcimiu. I z drugiej strony też człowiek, który rozumie, czym jest objawienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, ponieważ rzeczywiście nie było to takie oczywiste, jasne i długo ten kult Bożego Miłosierdzia również od strony Kościoła był wielokrotnie badany. Były różne wątpliwości co do kultu. Zresztą tych momentów symbolicznych w przypadku Jana Pawła II i święta Miłosierdzia Bożego było później więcej. Tak, sama jego śmierć, no właśnie, to ta śmierć Miłosierdzia Bożego, później jego beatyfikacja i kanonizacja też dokonuje się w tę niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dlatego niech Państwo sobie porównają świętą Faustynę. Niech Państwo sobie porównają świętą Faustynę z przedstawicielką firmy Takto Finanse, która wczoraj się popisała, bo ona w sprawie lichwy i pożyczek, które ludzie tam nie popłacili w czasie, dzwoniła wczoraj wieczorem w czasie świąt prawosławnych, bo to najpierw były katolickie, potem prawosławne. No to co ona nie wie, że są święta? Szara! Kiedy siostra Faustyna zapisuje te zdania, które usłyszała dotyczące właśnie święta i rokiem 2000, kiedy to święto staje się faktem dla całego Kościoła, bo wcześniej ono już się pojawiło w Polsce. Siostra Faustyna Kowalska, jak wspomniałem, umiera w 1938 roku. Pozostaje człowiek, który jest kustoszem tych jej objawień, jej spowiednik, ksiądz Sopoćko, ksiądz Michał Sopoćko, który już w latach 40. mówi o święcie Miłosierdzia Bożego i właśnie łączy je z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej. Rzeczywiście budzi to, ten dzienniczek krąży gdzieś też, jest przepisywany, to już lata późniejsze niż lata 40. Mówi się o tej siostrze, która żyła właśnie w Krakowie. Natomiast są duże opory w świętym oficjum, czyli w obecnej kongregacji nauki wiary, co do poprawności tego kultu. Wiemy, że wszystkie objawienia prywatne, one muszą być, a jest to objawienie prywatne, muszą być zbadane w takim sensie, że trzeba wykluczyć z taką dozą jakiejś moralnej pewności, że nie jest to wynik innych przeżyć niż choroba i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jest, kult się rozwija oddolnie bardzo mocno. Na przykład w naszym kościele tutaj w Palotyńskim, w Użarowie Mazowieckim, w Ołtarzewie dokładnie, nasz kościół seminaryjny, tam w latach 50. ten kościół był budowany i taką była taka płaskorzeźba z promieniami Jezusa Miłosiernego. Kiedy kardynał Wyszyński przyjechał, bo kardynał Wyszyński w 54 roku, tuż przed swoim uwięzieniem, konsekrował ten kościół, mówi, że może lepiej usunąć na razie te promienie, ponieważ kult i sam wizerunek Jezusa Miłosiernego nie jest jeszcze aprobowany. Bo pojawia się argument, że święto może dotyczyć osoby, ale nie przymiotów. Tak, to był jeden z argumentów świętego oficjum. Ale kardynał Wyszyński też nie nalegał z usuwania tych promieni, a myśmy się nie śpieszyli usuwania się wspólnocia, żeby je usuwać, także dotrwało to do lat 70., kiedy został kult Jezusa Miłosiernego uznany. Rzeczywiście Miłosierdzie Boże, ono jest no czymś innym niż taka pozytywistyczna filantropia, którą znamy z opowieści o bohaterach z tamtego okresu. Nie jest też jakąś litością. Jest to zupełnie nowa kategoria, która wchodzi w naszą rzeczywistość i ona mówi, że masz być miłosierny, eleos po grecku, czy misericord po łacinie, nie ze względu na to, że jest ci szkoda, że jest jakiś wyraz litości, odruchu emocji, ale dlatego, że jesteś dzieckiem Pana Boga. Wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga, tego samego Pana Boga, dlatego w drugim musimy zobaczyć Boga, bo drugi jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I to jest jedyny pierwszy, podstawowy, ostatni, jakkolwiek ostateczny motyw i pierwszy do tego, aby być względem drugiego miłosiernym.
nie z litości, nie właśnie z filantropii, z jakiejś dobroczynności, jaką znamy właśnie z okresu, szczególnie wiąże się to z pozytywizmem, jak mówiłem, z lektur szkolnych, tylko właśnie z tego jednego powodu, że jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga. Ale chyba to jest ten kontekst, który trudniej przyjąć niż takie wezwanie do bycia litościwym, do bycia współczującym, prawda? Tak naprawdę w tym rodzeniu zarówno hebrajskim, chesedra, hamim, który określa miłosierdzie Boże, jak również greckim, co wspomniałem, czy w ogóle łacińskim, miser cor, czyli biedny i serce, połączenie tego jakiejś wyczucia litości. Wiemy, że każdy z języków oddaje to na swój sposób, prawda? I każde tłumaczenie też jest jakąś próbą takiej, jak mówią tłumacze, ekwiwalencji zemicznej. Przecież z biblijnego punktu widzenia, proszę Państwa, wszystko jest inaczej. Z biblijnego punktu widzenia jest po Bożemu. Biedny to taki, kto jest głupi, kto nie chce słuchać się Jahwe, który nie bierze pod uwagę przykazań Jahwe. To jest głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. To znaczy, że on tego Boga nie uwzględnia, jego praw nie uwzględnia. To jest głupi, prawda? Mądry taki, który słucha się Jahwe. Biedny taki, który się nie słucha Jahwe. Bogaty to taki, który te przykazania ceni wszystkie, wtedy Bóg go odzłoci, jeżeli będzie stosował się w życiu przykazaniami Jahwe. I tak samo, proszę Państwa, inna jest ocena biblijna Boga, samego Stwórcy, jeżeli chodzi o klasy ludzkie. Tutaj ludzie bardzo chętnie się dzielą, no bo jako czubki, jako dupki, jako głupki i kołki rozporowe są nerwowi, hipochondryczni i muszą panować jeden na drugim. Muszą panować. Historycznej od strony tego, co mamy w Piśmie Świętym o Bożym Miłosierdziu. I to jest taka encyklika programowa dla całego kultu Bożego Miłosierdzia. I od tego momentu rzeczywiście ten kult Bożego Miłosierdzia zaczął się bardzo mocno rozwijać. Później właśnie kanonizacja, później ustanowienie święta, uroczystości Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkanocy. I to najpierw w Polsce, dodajmy, prawda? Najpierw dotyczyło to Polski, później Jan Paweł rozszerzył to na cały świat. Ta niedziela przewodnia, biała, zwana właśnie jest niedzielą Miłosierdzia Bożego. I od tego momentu rzeczywiście ten kult Bożego Miłosierdzia rozwija się bardzo mocno na całym świecie. Mam takie doświadczenie przez pryzmat naszego stowarzyszenia Polotynów, że właściwie w każdym wielkim mieście, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, od czego rozpoczynamy, to właśnie Boże Miłosierdzie. To sanktuaria budowane właśnie poświęcone Bożemu Miłosierdziu. Zarówno w Korei, na przykład pięknie rozwija się kult Bożego Miłosierdzia w Korei, gdzie pracują, oczywiście wiemy, w której Korei. Tak, w tej drugiej. Oczywiście wiele osób przyjeżdża. Ostatnio w tamtym roku bodajże była duża pielgrzymka właśnie z naszego sanktuarium w Seulu, gdzie pracujemy, i tam osoby przyjeżdżają. Pierwsze miejsce, które są odwiedzić, to o dziwo nie Częstochowa, ale właśnie Kraków. To Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, to grób świętej siostry Faustyny Kowalskiej. To samo we Francji. Podobnie jest również na Słowacji, gdzie prowadzimy duże Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kiedyś zdziwiliśmy się tak, siedząc jakoś tam ze współbraćmi, że w Święto Bożego Miłosierdzia w 5 dużych stolicach kardynałowie, akurat tam byli kardynałowie w tych stolicach, byli w naszych Sanktuariach Miłosierdzia Bożego. Także to jest to rzeczywiście bardzo taki w tej chwili mocny ruch, duchowość, w której odnajdujemy się my, którzy potrzebują miłosierdzia, potrzebują go odczuć i też dać drugiemu. Ten moment w kalendarzu liturgicznym tuż po świętach wielkanocnych to ma znaczenie? Tak, jest to właśnie, to jest ten, my trwamy jeszcze w okresie paschalnym tak naprawdę, w tę sobotę trwamy jeszcze w okresie paschalnym, wszystkie modlitwy, które odnawiamy, plewiarz, który odnawiamy, czy msza święte, formularze, to jest czas Wielkanocy, to jak była Wielkanoc. I właśnie Pan Jezus w tych słowach skierowanych do Faustyny prosi właśnie o tę niedzielę. Mówi, że właśnie w tę niedzielę będą otwarte zdroje Jego miłosierdzia dla wszystkich, którzy przystąpią do spowiedzi, do Komunii Świętej. To jest właśnie ta niedziela przewodnia, niedziela biała, która stała się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna tydzień
miłosierdzia. To jest czas, który ma przypominać o czym? O tym, że w drugim człowieku też jest Bóg? Czy drugi człowiek też jest cząstką Boga? No, musi nieustannie przypominać, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Czasem w drugim trudno nam zobaczyć człowieka, a co dopiero uznać, znaczy, że on najłatwiej, też ma w sobie cząstkę boską. W drugim to jest nam zobaczyć alkoholika, narkomana, albo Pana Dyrektora, albo Pana innego, Prezesa. A najtrudniej zauważyć jest człowieka, że ten drugi jest tak samo człowiekiem jak ja, czasami może pogubionym, czasami może z poplątanym życiorysem, ale że jest człowiekiem tak samo kochanym przez Pana Boga jak ja. I teraz tego doświadczyć, to zrozumieć, otwiera nam najszersze horyzonty. Horyzonty, które rozbijają wszelkiego rodzaju uprzedzenia, bariery i sprawiają, że znajdujemy wspólną podstawę dla naszego życia. Bo to jest też taka perspektywa, która chyba uczy pokory. Tak to odbieram, takie mam wrażenie. No myślę, że bez pokory to w ogóle nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zobaczyć, ani doświadczyć. To jest inna sprawa. Święty Bernard z Clairvaux mówi, że choćbyśmy mieli wszystkie cnoty, wszystkie zalety, a nie były one połączone, nie były nanizane, to tak zwane nawleczone na nitkę pokory, to możemy tylko sobie krzywdę zrobić. Na tym właśnie polega pycha, że pycha jest takim pryzmatem, który nawet nasze dobre cechy potrafi przemienić w wady. Dlatego jest korzeń